Witam w prezentacji i montażu 32 numeru DeLoreana z powrotu do przyszłości od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy pojemnik na akumulatory, zbiornik paliwa, trzy nakładki i śrubki.
tym numerze otrzymaliśmy i przymocowaliśmy zbiornik paliwa z pojemnikiem na baterię. Po montażu części z 32 numerów mamy zmontowane tylną część ze zderzakiem, światłami, tablicą, lewy przedni błotnik, ramę nośną z przednim i tylnym zawieszeniem czteroma kołami, płyty podwozia, zbiornik paliwa z pojemnikiem na baterię, przednią i dolną płytę z drążkiem kierowniczym i skrętnym, płotnicę z przewodami wody, łoże silnika z silnikiem, tłumik i Mr. Fusion. Numer 32. Na drugiej i trzeciej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie modelu, informacje od wydawcy, drugie zdjęcie modelu i spis części. Mamy instrukcję montażu zbiornika paliwa z pojemnikiem na baterię. Pokazany model po montażu i zdjęcie modelu. Sequel pełen pomysłu, przy maszynie do pisania. W trakcie pracy nad sequelem Powrotu do przyszłości, Bob Gall zdał sobie sprawę, że scenariusz ma potencjał nie na jeden, ale na dwa filmy. Urodzaj pomysłów. Mamy zdjęcie i informację, że gdy scenariusz do sequela przybrał rozmiar sporej księgi, scenarzysta Bob Gall zdał sobie sprawę, że przygód Martiego i Doca jest wystarczająco dużo, by wypełnić nim nie jeden, a dwa filmy. Kiedy masz na warsztacie świetny pomysł, pisanie idzie razy dwa. Bob Gall. Wehikuł na prairie. Mamy zdjęcie i informację, że Robert Zemeckis chciał umieścić DeLoreana na Dzikim Zachodzie, więc Bob Gall opowiedział historię w Hill Valley z 1888 roku. Towarzystwo przyjaciół Hill Valley. Darowizny mile widziane. Kiedy wydawało się, że Marty na dobre utknął w 1955 roku, tekst na ulotce wieży zegarowej Hill Valley okazał się przepustką do powrotu. Mamy zdjęcia i informacje, że ulotka po lewej, która Marty podniósł w 1985 roku, posłuży Jennifer do napisania krótkiego liściku powyżej i umożliwi powrót Martiego do domu. Ratuj wieżę zegarową. Działaczka Towarzystwa Przyjaciół Hill Valley. Ciekawostki. Elsa Raven. Amerykańska aktorka Elsa Raven 1929-2020 zagrała w Powrocie krótką, ale przyjemną rolę jako Clock Tower Lady. Bodaj największą popularność przyniosła jej rola szwedzkiej gosposi w sitcomie Amen 1989-90. Pojawiła się też w wielu klasycznych filmach i serialach telewizyjnych, m.in. Amityville's Horror 1979, Listonosz Zawsze Dzwoni Dwa Razy 1981, Strefa Mroku 1983 i Titanic 1997. Elsa Raven była zachwycona tym, że stała się częścią fenomenu Powrotu do przyszłości i przez wiele lat pojawiała się na imprezach fanowskich. Mamy informację, co w następnym numerze, czyli zbiornik paliwa. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji. Osoby posiadające prenumeratę z 10 przesyłką zawierającą od 29 do 33 numeru otrzymały drugi segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.